Przechodzimy zatem do 9 ostatniego punktu porządku obrad. To jest oświadczenie i komunikaty. Czy ktoś z Państwa chciałby jakiś komunikat czy oświadczenie złożyć? Bardzo proszę Pan. Ja bym, Panie Przewodniczący, Pan już nie dokuczał. Ja Państwa przepraszam za swój głos, bo niestety... Ale Pan postępuje dzisiaj wyjątkowo obrzydliwie, atakując osobę, której nie ma na sesji, która się nie może bronić i dodatkowo zarzucając mi kłamstwo. Otóż, jak Państwo pewnie pamiętacie, dwukrotnie grupa radnych zwracała się do Pana Przewodniczącego z wnioskiem o ujawnienie dokumentów, które posiada na okoliczność różnego typu przestępstw, czy też działań szkodliwych dla dzielnicy. I pod takim rygorem, że jeśli Pan Przewodniczący nie ujawni tych dokumentów, między innymi z prokuratury, to będziemy mieli prawo nazywać go oszczercą, oszustem i kłamcą. Ja, Panie Przewodniczący, w dniu dzisiejszym, mimo wszystko w swoim imieniu tym razem, bo jeszcze dalej Pana uważam za oszczercę, oszusta i kłamcę. I to, że Pan zarzuca kłamstwo, niczego tu nie zmieni. Pan jeszcze nigdy nie udowodnił, przynajmniej mnie, żadnego kłamstwa. A bardzo często Pan się tym poniesie posługuje. I otóż, proszę Państwa, powiem tylko tyle, że druk 112a jest Państwu znany, ale jest kolejna rzecz. Pan Przewodniczący na przykład dokonał poświadczenia nieprawdy na protokole odbioru słynnego pawilonu socjalnego. Poświadczył nieprawdę i to jest też pewna okoliczność, która pokazuje, jak ten człowiek działa. Ja powiem Państwu tak, nie ustanę, będę dalej sobie powolutku tropił wszelkie przejawy. Tak, Panie Przewodniczący, nie będzie Pan miał spokoju. Wiadomo, że podbiera Pan razem ze swoją komandą pieniądze z kasy podatnika, ale to nie będzie tak, że nikt o tym nie będzie wiedział. Będą wiedzieć. Mamy naprawdę obiecujące jeszcze tematy, a Państwa zachęcam, abyście na własną rękę prześledzili, jaki jest obieg pieniądza, między innymi tego, który my jako radni uchwalamy tutaj na sesji rady. Żebyście Państwo dokładnie zobaczyli, co się z tymi pieniędzmi dzieje. Zaręczam Państwu, bardzo ciekawy będzie. Można to znaleźć wszystko w internecie, w KRS-ie, w Wydziale Spraw Społecznych, który zresztą skierował mnie do Pani Przewodniczącej z wnioskiem, żeby to ona udostępniła. Ma taki obowiązek prowadzić zieloną dokumentację spraw finansowych i umowa, którą Pani Przewodnicząca osobiście podpisała z gminą, obliguje ją do tego, żeby prowadziła taki rejestr i taką wyodrębnioną dokumentację. Na podstawie przepisów ustawy zwróciłem się, nie dostałem dwukrotnie. Czego ci ludzie się boją, proszę Państwa? Czego stowarzyszenie tych Państwa się boi? Pan muszę do góry, proszę Pana, nie w tą stronę. Do góry, tak z kosem. Pod kątem 40. A może na mnie Pan może pokazywać, bo... Nie, wiem, Panie Przewodniczący. Ja wiem, że Państwo próbujecie Państwo zbagatelizować sprawę, ale ja bym był bardziej ostrożny, Panie Przewodniczący. Naprawdę. Macie Państwo dużo za uszami. Bardzo proszę, oświadczenie komunikat. Znaczy pan Suniski. Chciałbym, żeby pan po prostu odwołał te oszczerstwa, które... Pan Suniski był pierwszy. No, ale to nie odwołał. Ja do tych, że tak powiem, bardziej stwierdzeń, które mam modelowe, też chciałbym się odnieść jeszcze raz i przypomnieć tej sprawie, bo już mówiłem o tym na poprzednich sesjach. Natomiast co do tych dokumentów, o których pan Bogdanowak mówił, ja nie wiem, czy wszystkie, na pewno większość z tych dokumentów widziałem. I muszę powiedzieć, że rzeczywiście tak to wygląda. Ta sytuacja jest naprawdę nieciekawa. A pan by się powiedział, mówiąc o prokuraturze, jest w sądzie bardzo ciekawy pomysł. Może warto go rozważyć. Naprawdę. Dobra, dziękuję. Ja chciałem zauważyć, że dzisiaj straciliśmy kilka minut z merytorycznej dyskusji, schodząc na... czy nawet kilkadziesiąt wchodząc na omawianie, wyzywanie się, obrażanie się i tak dalej. Chciałem poprosić, zaapelować, aby tego typu dyskusje miały miejsce tylko i wyłącznie w oświadczeniu komunikatach, żeby radni, którzy nie chcą w tym uczestniczyć, mogli wyjść przed czasem, a w trakcie rozpatrywania projektu uchwał, żeśmy rozmawiali o projektach uchwał. Szczególnie pana Bogdana Nowaka. Dziękuję. Czy ktoś jeszcze jakieś oświadczenie komunikat? Szanowni Państwo, on jest bardzo pierwszy komunikat w miesiącu marcu. Planowane są dwie sesje. Pierwsza sesja 14 marca. Tutaj o godzinie 17. Jeśli chodzi o miejsce, to miejsce sesji będzie podane Państwu w terminie późniejszym. Jeśli będzie taka potrzeba, a myślę, że tak, kolejna sesja odbędzie się 21 marca, ale ta sesja już odbędzie się w siedzibie Klubu Sportowego Bronowiaka. Proszę zarezerwować sobie te dwa terminy. O 18. Ta duma o 18.
dwa terminy. Natomiast pewne rzeczy jeszcze wymagają ustalenia i jeśli już będę miał wszystkie informacje pełne, zostaną one jak najszybciej Państwu przekazane. Katerin, Panie Jacku, to najlepszy w restauracji śląskiej. Chciałbym jeszcze przedstawić Państwu sprawozdanie 4,5 osoby. Jest to sprawozdanie zarządu z okresu, kiedy Rada Dzielnicy udzieliła pełnomocnictwa w okresie od 14 stycznia do 31 stycznia 2013 roku. I w tym czasie Zarząd Dzielnicy 6 podjął 5 uchwał. I tak, pierwsza uchwała 54/2013 z dnia 18 stycznia 2013 roku w sprawie warunków zabudowy dla inwestycji budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z przestrzenią usługową, garażem podziemnym i infrastrukturą techniczną przy ulicy Armii Krajowej 4. I to była pozytywna opinia. Ten budynek jest położony, jak jest Piastowska i Armii Krajowej, taki wysoki, kilkunastopiętrowy, czyli ile się zaczyna. Przy nim jest, był tam bank, to jest na terenie tego banku, powiedzmy, a ostatnio budynku Wyższej Szkoły Zarządzania, a kolejny ma 5 pięter. Druga WZ-ka dotyczy tej samej działki, tylko no, troszkę jakby tam inna propozycja, ale też wysokość 8 nominacji. I tak, i też jest w sprawie warunków zabudowy dla inwestycji, rozbudowy, nadbudowy i przebudowy istniejącego budynku na cele mieszkalne i usługowe, budowę garażu podziemnego i infrastruktury technicznej przy ulicy Armii Krajowej nr 4. Też pozytywna. Trzecia uchwała, to była numer 56/2013 z dnia 18 stycznia 2013 roku w sprawie zbycia działek od numera 767/2, 767/3, 767/4, 767/5, 765/3, 765/5, 279/3, 280/3, 281/3, 282/6, 282/7, 282/5 przy ulicy Bronowickiej. I czwarta uchwała numer 58/2013 z dnia 29 stycznia 2013 roku w sprawie uwag do zmiany podobnych uwarunkowań i kierunku zagospodarowania przestrzennego miasta Krakowa. I tutaj Państwo no, możecie się dłużej zapoznać z tymi wszystkimi dokumentami i projektami uchwał. I jeszcze jedna uchwała 57/2013 29 stycznia 2013 roku. Co miesięczna uchwała w sprawie delegowania członków Rady Dzielnicy Bronowice do pracy w komisjach powołanych przez jednostki miejskie. Na tym. Jak oświadczenie? No takie samej zasadzie, jak pan Nowak oświadcza. Dobrze. W innych sprawach niezwiązanych z... Pani Alicja Gaskiewicz, wiceprzewodnicząca Rady Dzielnicy, chce złożyć oświadczenie. Proszę Państwa, ponieważ widzę, że pan Bogdan Nowak bardzo ekscytuje się i podnieca, czy zdrowo, czy niezdrowo, to już nie moja ocena, spotkaniem, które było organizowane przez moje stowarzyszenie. W związku z czym chciałam, ponieważ to się przewijało niejednokrotnie w trakcie wypowiedzi pana przewodniczącego, również przekazuje takie nieprawdziwe informacje, chciałam powiedzieć tak. Spotkanie odbyło się w restauracji Śląska. Spotkanie odbyło się, było współfinansowane przez środki Rady Miejskiej Kraków, przez Gminę Miejską Kraków w ramach współpracy Gminy Miejskiej Kraków z organizacjami pozarządowymi. I trzeba wiedzieć oczywiście i znać się w tym temacie, że jeżeli każde stowarzyszenie, które organizuje jakiekolwiek przedsięwzięcie, projekt, spotkanie, musi również posiadać środki własne. Gmina Miejska Kraków przeznaczyła na ten cel
konkursie ofert, oczywiście, bo to był konkurs ofert, 4000 zł, a stowarzyszenie z własnych środków dołożyło resztę środków. Ile? To sądzę, pan Nowak o tym doskonale wie. Myślę, że w ten sposób, zagospodarowując sobie czas, będzie pan później mógł również uzupełnić moje wypowiedzi. I powiem tak, to jest ciekawe, że wszystkie dzielnice przekazują środki na pomoc społeczną. Na pomoc społeczną przekazuje Gmina Miejska Kraków, bo zobowiązana jest do tego uchwałą Rady Miasta i ustawą o współpracy z organizacjami pozarządowymi. I nikt nie ma żadnych problemów, ale też muszę zaznaczyć, że nikt nie ma takiego radnego jak radny Bogdan Nowak. To jest też inna sprawa. Musi pan uaktywnić wszystkie inne dzielnice, bo dzielnice są takie, które przekazują środki w granicach 23 tysięcy, tak jak to jest w tym roku, i nie na konkurs ofert, tylko bezpośrednio na konkretny cel i mają do tego prawo. A moje stowarzyszenie korzysta tylko w ramach konkursu ofert i sporadycznie ze środków dzielnicy tylko korzysta oddział, który mieści się przy ulicy Górnej, oddział, który zrzesza 700 osób, w tym 650 mieszkańców tej dzielnicy, i ma pełne prawo do tego, żeby starał się o środki, bo źle by było, gdyby się nie starał o środki dla naszych mieszkańców, bo to są mieszkańcy, którzy zamieszkują zasoby spółdzielni mieszkaniowej, mieszkania czy bloki jednorodzinne i tak dalej. I taki jest cel stowarzyszeń, a szczególnie stowarzyszeń w tematyce pomocy społecznej. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Szanowni Państwo, zamykam 25. sesję Rady 96. miasta Krakowa.